A już za moment w naszym studiu gość nietuzinkowy, Bogusław Szedny, który rok spędził na Hawajach będąc bezdomnym. Mnie to zainspirowało bardzo, żeby to Państwu już teraz powiedzieć. Szczegóły i rozwinięcie tematu już za moment. Bogusław, a więc podróżnik, architekt, architekt szczęścia, tak to powinno brzmieć, już z nami. Powiedz, to prawda, że ty jako biznesmen, który gromadził dość spory kapitał, zarządzał wieloma firmami, pewnego dnia powiedziałeś, dobra, już mnie to nie interesuje i pojechałeś na Hawaje? No to nie złożyło się tak szybko i nie od razu. Pewne rzeczy się wydarzyły zanim taka decyzja była. A to było wypalenie zawodowe? Jakaś depresja? Można by tak nazwać, że jakaś depresja... jakby trudności w tych moich doświadczeniach też biznesowych no spowodowały, że no poczułem, że coś innego muszę zrobić w życiu i stąd taka decyzja, żeby porzucić jedno i otworzyć się na coś nowego. Pojechałeś na Hawaje, przez pierwszy rok było podobno całkiem nieźle, bo oszczędności pozwalały żyć tak godnie, jak być powinno, natomiast tak. Kolejny rok w namiocie, na plaży, to prawda, czy to na potrzeby naszego programu informacji? Nie, to jest prawda, to zresztą pisałem i w swojej książce i w wielu wywiadach też na ten temat mówię, ale pod kątem takim, że mam wrażenie, że jest to w pewien sposób inspirująca historia i z osoby takiej, która gdzieś była związana z mediami czy biznesami, no życie... pikowało w dół w pewnym momencie i była taka duża lekcja pokory i dużo lekcji, które z jednej strony doświadczenia emigracyjne, a z drugiej strony właśnie to, że życie jakby miało mnie nauczyć czegoś innego. Pewne rzeczy musiałem zrozumieć niż wcześniej. Tak. Wspólny mianownik, no bo zostawienie wszystkiego i pojechanie chociażby gdzieś do innego kraju, no to często też jest biografia osób, które w tej chwili nas oglądają, tak? Że zostawiliśmy wszystko, pojechaliśmy, jednym wyszło lepiej, drugim gorzej, natomiast odnalezienie się w tej nowej sytuacji, dzisiaj z twojej perspektywy, dla tych wszystkich, którzy tęsknią za ojczyzną, mają problem z tym, żeby tam się zaasymilować dość dobrze, są jakieś złote rady, to można zawrzeć na twoim przykładzie też w książce, jakoś im pomóc? Myślę, że kilka sugestii mógłbym dać. Przede wszystkim to, co zaobserwowałem na emigracji i rozmawiając z różnymi osobami pochodzenia polskiego, ale także również innych narodowości, mieszkając w Stanach, jest taki czasem wspólny mianownik, że myślę częściej i głębsze są obawy, lęki, jakiś strach, jak ja sobie poradzę, jak ja dam radę, czy powinienem wrócić, czy powinienem zostać. No do tego dochodzi dużo takich technicznych rzeczy, jak inne prawo, inna kultura, w zależności w jakim kraju jesteśmy. Ale myślisz, że najpierw dobre przygotowanie do tego wyjazdu to jest połowa sukcesu dla osób, które chcą dopiero to zrobić? Myślę, żeby... dobrze, że zrobić jakiś research, sprawdzić, jakie są możliwości. Czy nie hura jadę i kupuję bilet w ciemno, tylko jednak mam pojęcie dokładnie, co się wydarzy. No czasem u mnie to trochę było bardziej hura, ale myślę, że z perspektywy czasu raczej bym przygotował się bardziej do tego. Dobry research, jedna sprawa. Otwartość umysłu na tamtejsze cywilizacje, żeby nie próbować ich zmienić? Tak. Otwartość, myślę też zaufanie i to, co bardzo często mówię, to słuchanie siebie. Słuchanie intuicji, słuchanie tego wewnętrznego głosu, który każdy z nas ma i który nam dobrze radzi. A powiedz, dopasowanie się do okoliczności, które tam panują, a więc kuchnia, restauracja, kultura, czy jednak cały czas forsowanie tego, co wywieźliśmy z Polski? No bo mam wrażenie, że jeżeli jadę tam, do tamtego miejsca, to jest mi niezmiernie trudno oczywiście odciąć się od tej polskiej tradycji i kultury, ale gdybym nagle zaczął tam się odnajdywać, nie byłoby mi prościej spowodować, że poczuję, że jest to mój drugi dom? Znaczy można z jednej strony... Można bardziej spędzać czas, czy żyć w środowisku polonijnym. Z drugiej strony można bardziej asymilować się, czy wtapiać w kulturę kraju, którym jesteśmy. No i które rozwiązanie lepsze? No bo jak spotykamy się z Polakami na obczyźnie, no to wszyscy marudzimy, to że nie byśmy wrócili. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia. Na początku byłem bardzo mocno w takim polonijnym środowisku, bo zanim przeprowadziłem się na Hawaje, mieszkałem w Chicago. Ale w pewnym momencie jakoś poczułem, żeby się otworzyć bardziej na Amerykanów i zarówno takie prywatne, no, koleżeńskie doświadczenia, jak i biznesowe też były związane z rynkiem amerykańskim wśród Amerykanów. Więc to też było i ciekawe, i bardzo pozytywnym takim doświadczeniem. No i tym się też w pewien sposób dzielę, że warto się otworzyć, warto...
nie bać się, bo to jest często ten głos, który nam mówi, o, że oni będą mnie oceniać pod kątem angielskim. I to jest bardzo ważna rzecz, że nie ma czegoś takiego. Na przykład Amerykanie, oni bardzo chętnie jeszcze nam pomogą w tym języku. Nie obrażą się, że coś przekrzywimy, słowo jakoś odwrotnie. Albo... Doda to uśmiechu danej chwili. Doda. I jeszcze mało tego, będą zainteresowani często... Aha. Where are you from? Zapytają. Skąd jesteś? Jak to u ciebie wygląda? Więc dla nich też jest to w pewien sposób inspiracja, że ktoś przyjechał do innego kraju i mieszka. Słuchaj, długo by opowiadać, natomiast można się z tobą spotkać na różne sposoby. Oczywiście najlepiej na żywo, bo to najprzyjemniejsze spotkanie. No to jest za pomocą nowoczesnych technologii, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, spotyka się z tobą? Tak, mam stronę internetową bogusławszedny.com. Jestem też, prowadzę różnego rodzaju warsztaty, seminaria i najbliższe będzie za miesiąc, pod koniec października w Birmingham, także jadę na wyspy. No i jakby moją intencją jest dzielenie się moim doświadczeniem. I też temat jest taki, że jest jak świadomie radzić sobie na emigracji, czyli ta świadomość, czyli siebie, inspiracja i jak można z tych trudnych czasem doświadczeń wyciągnąć te pozytywne. Bardzo dziękuję, mam świadomość upływającego też czasu, niestety, i muszę podziękować. Gdybyście państwo chcieli, to w internetowej przestrzeni cały czas z Bogusławem spotkać się można. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. My program również kończyć będziemy za chwil kilka, ale zanim to nastąpi, to Maciej Lipina ma dla nas jeszcze muzyczną dedykację na zakończenie. Proszę pamiętać o nas jutro, 22:20, Halo Polonia.